Witam wszystkich. Chciałam Was dzisiaj serdecznie zaprosić z moim asystentem Tomkiem do poznania przygód Pirata Papa. Jest to część Skrzynia Kości. Jego autorami jest Rose Impy i Nathan Rep. Przeczytamy fragmencik, żeby Was zachęcić, zainteresować tymi przygodami, a następnie spróbujemy wykonać taki piracki statek. Mama i tata Pata byli piratami. Wypłynęli nad morze na swoim pirackim statku. Pat też chciał żeglować. Tutaj mamy Pata, jego babcię i pirat się złości, że napełzające langusty, że go nie wzięli. Ale babcia Peg była bardzo zajęta kopaniem. W czasach, gdy Peg była jeszcze pełnoetatowym piratem, pozakopywała w całym ogródku skarby. Ale teraz niestety już nie pamiętała gdzie. Codziennie kopała więc nową dziurę. Nawędzone sardynki, krzyczy i kopie dalej. Dzisiaj odkopała worek pełen kości. Na ciekawską rozgwiazdę, krzyknął Pat. Czyj to szkielet? Zasmucona Peg szepnęła, to kości Pendragona. Pat słyszał już wcześniej o babcinym pupilu. Pendragon był najdzikszą papugą, jaka kiedykolwiek usiadła na pirackim ramieniu. Tutaj mamy babcię i pirata z kościami papugi, a tutaj babcia z papugą, jak byli młodzi. Ta papuga zasługuje na porządny pochówek w głębinie morza, rozgniewiła się babcia i zaręczam, że taki dostanie. Pat nie był zachwycony tym pomysłem. Nie był szczególnie przesądny, ale nawet bardzo mały pirat wie, że żeglowanie ze szkieletem na pokładzie nie przynosi szczęścia. Tutaj mamy babcię lecącą na statek, a za nią pirat. Pat i Majtek i Pir cały czas nieufnie spoglądali na skrzynię z kości. Ale kiedy potworny sztorm zaczął szarpać statkiem, wiedzieli, kogo uznać za winnego. Tutaj mamy pirata, Majtka i papugę, a tutaj już zaczyna się sztorm. Wkrótce deszcz zalał im twarze, a silny wicher zepchnął ich z kursu o całe mile. Wtem potężna błyskawica uderzyła w maszt, a żagiel natychmiast stanął w płomieniach. Na skaczącą meduzę! Zaczął wołać Pat. Zobaczcie się, tak wygląda statek. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Tutaj urywam i zabieramy się za wykonanie naszego statku pirackiego. Do wykonania naszego pirackiego statku będziemy potrzebować kartek papieru, najlepiej by był blok techniczny, foremek po jajkach, nożyczki, słomki bądź patyczki do szaszłyku, sól, klej, kolorowe farby. Najbardziej nam jest potrzebna niebieska, biała plus różnego rodzaju kolory, jakie chcemy ukręty mieć, wata i pędzle. Zaczynamy przygotowanie najpierw morza. Do kubeczka wsypujemy trochę soli. Leci. Tak, wsyp sobie domek. Dajemy, możesz tyle co ja. Dajemy do tego kleju. Najlepszy jest magiczny klej. Proszę. I Tomek, mi daj niebieską, a ty weźmiesz białą farbę i wymieszamy to. Czyli wlewamy też tutaj. Tak. Co? Weź pędzelek, pomóż sobie pędzelkiem. I mieszamy to. Chodzi o to, żeby nam powstała strukturalna farba, tak? Dobra. Ja już mam, wymieszałeś? No. Dobra. I całą kartkę zamalowujemy na niebiesko plus biało. Patrzcie się, zaraz Wam pokażę, jaki jest. I teraz tak, popatrzcie się. Tak wygląda moje morze. Bierzemy watę. Wbijamy ją na mniejsze i przyklejamy ją do tej farby. Tu jest klej, więc to powinno się trzymać. Teraz zabieramy się za tworzenie naszego statku.
wycinamy z ręki. No. Tak, to my weźmy sobie dwie. Dobra, ale musisz to przedzielić na pół. Tak? Tak. I to jeszcze musisz przedzielić na pół. I to jedno z drugim. Tak. Połączymy. Ucinamy tutaj te boki, zaokrąglamy to. Szywaczem bądź klejem. Łączymy to. I teraz taką łódeczkę bierzemy. I mamy tutaj kolor. Jaki chcesz kolor? Wezmę czerwony. Ja sobie tu spód wymalujemy błyska. A ja bym chciała pomarańczowy. I malujemy te nasze. Tak, malujemy nasze łódeczki, zamalowujemy te łączenia na wybrany kolor. I taką wymalowaną łódeczkę. Oczeczkę też? Możesz pomalować jak chcesz, jakimś innym kolorem. Układamy na naszym morzu. Możesz położyć na moim. I teraz do środka wkładamy plastelinę bądź klej na gorąco i będziemy układać maszty. Do środka naszych łódeczek wkładamy plastelinę. O, ja tu ci wsadzę to mego od razu. I będziemy robić maszt. Można go zrobić z szaszłyka bądź patyczka do szaszłyka bądź takiej słomeczki. Ja wezmę taki patyk. Dobrze. I teraz wbijamy do tej naszej plastelinki. O, siedzi, fajnie siedzi. I ustalamy sobie. Czy nam tutaj się tak uda naciąć? O, udało się naciąć. Czy mam, czy ty sam będziesz nacinał? Ty chcesz taki duży masz? Dobra, poczekaj, poczekaj. Tutaj. Dobra. Udało się. I Tomek ma taki wysoki, duży maszt. Można też spróbować jeszcze wbić jeden mniejszy albo większy. Ja też może chcę większy. Czekaj, ja sobie wezmę i sobie mniejszy. Teraz też chcę taki większy. O, tutaj na przykład. Tak. I teraz musimy zrobić żagle. Żagiel będziemy robić z kolorowego papieru. Jaki chcesz papier? Czerwony. Czerwony. Ty chcesz czerwony. A ja chcę zielony. Ale bez tego małego. Bez małego, dobra. I wycinamy trójkąty. I teraz złożymy sobie go na pół. Jeszcze tutaj na pół. I natniemy takie młodziutki. Czy mam ci pomóc, czy sam próbujesz? Nie wiem, jak tak. Tak, czekaj, czekaj. Tak, dotąd. Tak. O, tak. I to jeszcze na to muszę złożyć. Widzicie? I mi takie dźwięki wyszły. Na spokojnie, nie denerwuj się. No. Czy powiedziałeś, że też na to, czy? No, już ci pokażę. Patrzcie się. I tu już jest pierwszy maszt.
fajne, zobaczcie. Składamy na pół. I tu jeszcze na pół, żeby było nam wygodnie naciąć. I tu. I tu. I są dwie dziurki. O. I na te dziureczki i jest. Mój ma dwa maszty, Tomka ma jeden. Możecie je różnie poozdabiać, możecie namalować piracką banderolę, możecie jakąś inną swoją wymyśloną. Zachęcamy do wspólnej zabawy. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.